spotkanie, w którym Sokół Gleczew pokonał Polonię 3-0. Jak oceniacie to spotkanie? Od pierwszego zabrania głosu proszę trenera Sokoła Gleczew. No, cieszymy się dzisiaj ze zdobycia 3 punktów na trudnym terenie. Znam tutaj zespół Polonii Środa. Część tych chłopaków gdzieś tam była tutaj koordynatorem drużyn młodzieżowych i tutaj bardzo dużo tych piłkarzy gra. Też jeżdżę na obserwacje, wiadomo było, jak zespół Polonii gra, że to jest to zespół agresywny, poukładany taktycznie. Nie było nam łatwo. Ostatnio byliśmy w dołku. Zrobiliśmy na początku rundy kawał dobrej roboty. Później przyszło takie lekkie załamanie. I tutaj to zwycięstwo było nam dzisiaj bardzo potrzebne w kontekście remisu Ostrowi. Jesteśmy nadal w grze, z czego się bardzo cieszymy. Panie trenerze, mieliśmy się atutów z przodu. Szybko wypadł nam Krystian Pawlak. No tak, mecz już zaczął dla nas bardzo fatalnie, z tego względu, że wiadomo, że już poprzednio Wawrzak otrzymał czwartą żółtą kartkę i musiał już pauzować. Krystek Pawlak już na początku meczu rozcięty łokciowy spowodował, że musiał zejść z boiska. Nie mieliśmy polomanego, jeśli chodzi o napastnika. No, do tego doszły błędy indywidualne bramkarza, brak zrozumienia na pewno również z linią obrony. Stąd na pewno taki wynik, to nic nie wskazywało na to, dopóki tych błędów nie popełniliśmy. No ale cóż, widocznie młodość ma swoje prawa i to się dzisiaj potwierdziło, że my potrzebujemy jeszcze dużo czasu, treningów, doświadczenia, które musimy nabyć, żeby to później gdzieś w przyszłości procentować. Przed nami kolejny mecz, już ostatni w tym sezonie z Unią Solec-Kujawski i szansa na ostatnie 3 punkty. Tak, no traktujemy oczywiście poważnie, tak samo jak dzisiaj staraliśmy się traktować ten mecz poważnie, no, ale cóż, gdzieś tam losowe przypadki nam na pewno tutaj nie pomogły w dobrym rezultacie. Natomiast jedziemy z Solcem, który na pewno walczy jeszcze o to, żeby się utrzymać w tej lidze i to nie będzie łatwy mecz. Mecz tak zwany noże. My na pewno staniemy na wysokości zadania. Miejmy nadzieję, że Wawrzak i Pawlak również będą na tyle dysponowani dobrze, że tam chociaż swoje atuty w tym ostatnim meczu będą mogli pokazać. Dziękuję bardzo.